W 22 odcinku DNA Rynków o bankowym zaciskaniu pasa. Znamy już quantitative easing, teraz poznacie quantitative tightening. Witajcie przedsiębiorcy, inwestorzy, analitycy i wszyscy zainteresowani giełdami i gospodarkami. O tym, co się na tych giełdach dzieje, co słychać na rynkach, dowiecie się z tego odcinka DNA Rynków. To 22 odcinek, w którym będą nowe literki, znaczące wydarzenia i to, co wpływa na Wasze pieniądze. A zatem zaczynamy! W ostatnim tygodniu jedną z najważniejszych informacji wydawało się, że będzie inflacja, konkretnie inflacja ze Stanów Zjednoczonych, która to w ostatnim miesiącu spadła. I rzeczywiście część inwestorów ostrzyła sobie zęby na to, że przecież jest tak dobrze, inflacja spada, a więc Fed na pewno rynkom nie będzie groził. Co najwyżej podwyższy stopy procentowe i nic więcej się nie wydarzy, bo przecież inflacja spada. Ale ten spadek do 1,9% naprawdę nic złego dla rynków ani dla gospodarki nie oznacza. Tym bardziej, że amerykańskie dane, które są z ostatniego miesiąca, raczej pokazują, że gospodarka trzyma się dobrze. Spójrzcie zresztą sami. Jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, to rzeczywiście można by pomarudzić, że nie jest tak dobrze, jak było wcześniej, ale też nie można powiedzieć, że jest źle. Amerykańska sprzedaż rosnąca w okolicy 4% to naprawdę świetna informacja, czyli amerykański konsument trzyma się dobrze. Co więcej, amerykańska produkcja w ostatnim miesiącu po raz kolejny w tym roku w górę. 2,2% to jasny przekaz, że rzeczywiście produkcja w Stanach też trzyma się dobrze. I jak zbierzemy te informacje w sumie razem w jeden koszyk, to okazuje się, że szanse na recesję w amerykańskiej gospodarce w tej chwili są dużo, dużo mniejsze niż szanse na to, że amerykańska gospodarka będzie przegrzana. W sumie Deutsche Bank szacuje szanse na to, że w amerykańskiej gospodarce będzie recesja w najbliższym roku na zaledwie 9%. A zatem, jak szybko można policzyć, 91% szans na wzrost gospodarczy, z czego zdecydowanie większe szanse na przegrzanie. No to co Fed miał zrobić, jak nie podnieść stopy i zaskoczyć in minus inwestorów. I oczywiście to zrobił, oczywiście podwyższył stopy procentowe, czyli to już czwarta podwyżka za nami, pierwsza była w grudniu 2015 roku, potem 16, a w 17 roku już dwie za nami. To nie byłoby nic strasznego, tyle tylko, że do tego wszystkiego jeszcze Fed powiedział o jednej małej rzeczy, o tym, że stopy procentowe w kolejnym 2019 roku mogą być trochę niżej, nikt nie przywiązał uwagi, dlatego że w tej chwili rynek wycenia, że stopy będą tak nisko, co oczywiście jest niemożliwe. Ten przestrzał to największa różnica, pod którą rynki będą grały już w 2018 roku, ale nie to przestraszyło inwestorów, nie to umocniło dolara, tylko to, że Fed zapowiedział podwyżkę stóp procentowych, a jednocześnie quantitative tightening. Dobra, tak straszę tym tightening, czyli co to tak naprawdę Fed zapowiedział? Konkretnie amerykański bank centralny powiedział, że będzie zgarniał pieniądze z rynku. To, że dodrukowywał, to ostatnia historia w sumie 8 lat. 2009 rok, 2011 i 2013-14 to lata, kiedy pieniądze płynęły szerokim strumieniem z amerykańskiej rezerwy federalnej. Teraz już takiego strumienia nie będzie. Co więcej, Fed będzie te pieniądze zabierał z rynku. No i jak możecie zobaczyć, dokładnie na tej zmianie bilansów banków centralnych na całym świecie, zejdziemy z pewnością w końcu na minus. I to najbardziej przestraszyło inwestorów, no bo przecież jak ostatnio schodziliśmy na minus, to był 2013 i krachy, 2015 i raczej źle, no o 2009 to już lepiej nie wspominać. Zatem summa summarum, Fed powiedział podwyżki tylko 3, ale zabiorę Wam cukierki, a i niestety zabawki. No to nic dziwnego, że inwestorzy ostro się zirytowali. Quantitative tightening to w sumie najważniejsze wydarzenie 2017 roku, które na razie przeszło bez większego echa, a Fed pieniądze będzie z rynku zabierał. I jak dużo? Jak się w końcu decyduje, to na razie niewiele. Zaledwie 10 miliardów miesięcznie. Potem 20, 30, 40 i skończy na 50 miliardach rok od rozpoczęcia zaciskania pasa. Bankowe zaciskanie pasa będzie o tyle istotne, że w praktyce oznacza, że odwróci się duża część darmowych pieniędzy od inwestorów. No i też stopy procentowe pójdą w górę, wymagania kapitałowe pójdą w górę. Efekt będzie taki, że to będzie preludium do kolejnego krachu, ale jak sami widzicie, do tego momentu jeszcze sporo nam brakuje, bo co najmniej 13 miesięcy, a Fed powiedział, że zacznie zabierać pieniądze z rynku dopiero pod koniec
tego roku, czyli pewnie wrzesień lub grudzień. Czy nowe dwie literki Q, T zamiast Q, I mają dla Was znaczenie? Jeżeli inwestujecie na przykład w dolara albo w akcje amerykańskie, to z pewnością. Akcje amerykańskie sobie jeszcze poradzą, ale polska waluta będzie miała zdecydowanie gorzej, co widać chociażby na tym wykresie, kiedy dolar do złotego wyraźnie podskoczył, kiedy my mieliśmy wolne, no a teraz sukcesywnie wspina się wyżej. W tej chwili już 3,80 zł i dość mocne odbicie od tych minimów, które było w 2016 roku. Jaki stąd wniosek dla Was? No, że ja ciągle zostaję przy swojej prognozie, że dolar będzie droższy i w tej chwili opłaca się go kupować, bo stosunek zysku do ryzyka jest bardzo opłacalny. Zarobić można całkiem sporo, stracić, a w zasadzie przyznać się do straty stosunkowo niewiele. Zatem zysk do ryzyka mówi całkiem interesująca inwestycja. A skoro już przeszliśmy na polski rynek, to powiedzmy sobie o tym, co jeszcze na nim słychać. W sumie na rynku pracy dalej wesoło i entuzjastycznie. Zatrudnienie w Polsce, konkretnie na polskim rynku pracy, w ostatnim czasie plus 4,5%, a więc wszyscy pracownicy powinni być zadowoleni. Jeszcze bardziej powinni być zadowoleni ci, którzy pobierają pensje, bo wynagrodzenia w przedsiębiorstwach powyżej 9 osób urosły najbardziej od 12 miesięcy. I wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie roku będzie jeszcze lepiej, bo spójrzcie proszę, że zeszły rok to zdecydowanie niższa baza. Czyli w praktyce będzie to oznaczało jeszcze więcej procentowych wzrostów, co przełoży się i na konsumpcję, i na sprzedaż, no i oczywiście w końcu także na inflację, bo nie ma takich cudów, że wydajemy, a ceny nie rosną. A będąc już przy zakupach, dodajmy jeszcze jedną informację, konkretnie jak wyglądały zakupy i produkcja w Polsce, które były opublikowane dokładnie we wtorek. I tu same dobre informacje, dokładnie sprzedaż detaliczna urosła o blisko 9%, a więc widać, że wydajecie dużo. 500 plus pomaga, a także poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, czyli w sumie 9% wzrostów, a więc naprawdę wyjątkowo dobrze. Ten drugi kwartał 2017 roku na razie zapowiada się równie dobrze co pierwszy, tym bardziej, że produkcja też nie próżnowała. Już nie minus 6, tylko solidne, także 9% w górę. Jedna i druga informacja odnośnie przyspieszenia konsumpcji i produkcji pokazuje, że drugi kwartał polska gospodarka także może zamknąć w okolicy 4%, a więc znów wyjątkowo dobrze. Z najciekawszych wydarzeń na warszawskim parkiecie, w sumie przy dosyć trwającym długo trendzie bocznym, najciekawsze wydają się debiuty. Ostatnio Dino Polska, teraz Getback, który w przyszłym tygodniu będzie wchodził na parkiet. I o tym Getbacku pewnie jeszcze parę słów Wam powiem w przyszłym tygodniu, aby wiedzieć, czy to dobry sposób na inwestowanie środków, ale także czy to dobry pomysł w ogóle na biznes. Taki obrót wierzytelnościami. Debiut Getbacka ma szansę znowu ożywić część inwestorów indywidualnych, no bo jak zobaczą kolejne wzrosty, to z pewnością chętnie otworzą swoje portfele. Ale o Getbacku więcej w przyszłym tygodniu. Podsumowując najważniejsze wydarzenia ubiegłego tygodnia i czekając na to, co przed nami, to zdecydowanie drożejący dolar, który sukcesywnie po decyzji Fedu powinien wspinać się w górę. To window dressing na koniec drugiego kwartału, który także powinien część inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych, zachęcać do wzmożonych zakupów, aby końcówka tego kwartału była rekordowa, czyli po prostu, aby amerykańska giełda była na rekordach, a my w Polsce dalej czekamy na decyzję w sprawie OFE, bo w końcu diabeł tkwi w szczegółach, szczególnie w szczegółach, które ważą miliardy złotych. Czy o tych miliardach będę mógł Wam już opowiedzieć w kolejnym odcinku? Dowiedzcie się 27 czerwca. Na pewno o bankach, dolarach, getbackach, a także o tym, gdzie warto inwestować swoje pieniądze. Do zobaczenia, do zarobienia.